dzisiaj się dowiedziałem, kiedy mieliśmy zamiar wchodzić do szkoły, tak jakoś 10 po 8, coś takiego. Chcieliśmy coś właśnie tutaj na dół i dopiero wtedy pani dyrektor nas zatrzymała, że została wysłana wiadomość na maila szkoły, że jest podłożona bomba i kazała nam się wrócić na zewnątrz i czekać na przyjazd służb specjalnych. Tak jakby matura się nie odbyła jakimś cudem, jakby na przykład się okazało, że taka bomba może być, no to by było trochę słabo. Bo to jednak jest taki egzamin dojrzałości i to jest ważne w życiu, żeby go zdać. Tam jakoś stresu nie czuję ogólnie dzisiaj przed tą maturą, co będzie, tak? Wiadomo, wyniki będą dopiero w czerwcu, pod koniec, więc wtedy się okaże wszystko. A czy to jakoś wpłynęło na to? Chyba nie. No, ostatnio miało nie być tych matur, no ale przynajmniej wszystko się ułożyło, tak jak jest i wydaje mi się, że jest w porządku i że matury będą zdane, no. Muszą być zdane. Koleżanka otworzyła komputer o 8, kiedy przyszła do pracy, okazało się, że mamy maila. A ja no co, uruchomiliśmy wszystkie procedury. Czyli? Sale zostało 112 wykonany numer, a oni już tam dalej działają. Była straż, była policja, był pan zarządzania kryzysowego i sprawdzone, wszystko jest w porządku. Ja nie musiałam podejmować decyzji o ewakuacji. Myśmy zresztą wczoraj już we współpracy z policją pewne czynności podjęli, żeby mieć pewność zabezpieczenia sal, że nikt nam się tu nie kręcił po wyjściu ze szkoły. I to wszystko było na swoim miejscu, więc...